Do tego pomysłu zainspirowali mnie studenci NZS Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zwrócili się z tym pomysłem, żeby tworzyć więcej żłobków na uniwersytetach. W Polsce tylko na 2 uniwersytetach są żłobki. I to po prostu jest nic. Do tego tam, gdzie są jakieś klubiki czy żłobki, to one przede wszystkim są zorganizowane dla pracowników. Chodzi o to, żeby studenci i studentki mogły gdzieś powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi. To byłoby i dla nich łatwiej, po prostu dla polityki też państwa, która stawia na rodziny wielodzietne i walkę z niżem, bardzo ważne. I wydaje mi się, że to można zorganizować w sposób nieskomplikowany, dlatego że to, jeśli tylko przyjmiemy takie elastyczne podejście do tych żłobków, bo one nie muszą być na uniwersytecie. One na przykład mogą być przy domach akademickich, tak żeby można było je zostawiać. Mogą być zorganizowane w różnej formie, na przykład klubików, gdzie mamy same przynoszą jakieś jedzenie dla dzieci, czy jest catering. Ja na różnych spotkaniach z rektorami będę popularyzowała tą ideę, tym bardziej, że jest możliwość dofinansowania tego i już wiemy, że będzie około 7 milionów na sfinansowanie tego typu projektów. Wiele jest tego typu ograniczeń, które po prostu utrudniają bardzo życie matkom, które, trzeba powiedzieć, często mieszkają i studiują daleko od swoich rodzin. Czyli to nie jest tak, że mogą pojechać do swoich rodziców i zostawić dzieci pod opieką.